Zapraszamy do obejrzenia kolejnych agrowiadomości non-stopa, dziś między innymi. Wapnowanie, ważny element przygotowania gleby pod kolejny sezon. Jak to zrobić efektywnie? KRUS podał wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w czwartym kwartale tego roku. Plantatorzy jabłek rozpoczynają zbiory. Tymczasem problemem w tym sezonie jest brak rąk do pracy przy zbiorze owoców. W skupach duża stabilizacja w cenach zbóż, spadki wartości rzepaku i wzrosty w przypadku wszystkich produktów zwierzęcych. Na zakończenie programu rozmowa o wapnowaniu ze specjalistą Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Większość gleb w Polsce to gleby kwaśne. Taki odczyn jest nieodpowiedni dla większości roślin uprawnych. Na poprawę tego stanu ratunek jest tylko jeden – odkwaszanie gleby przez jej wapnowanie. Gdy gleba jest kwaśna lub bardzo kwaśna, rośliny głodują. Nie są wtedy w stanie przyswajać składników pokarmowych z gleby lub pobierają ich zbyt mało. Regulację odczynu gleby należy zacząć od ustalenia, jakie pH ma gleba. Zacznijmy od analizy, żeby sprawdzić, jakie jest pH gleby, żeby nie wapnować na tak zwane oko. Tylko zrobić analizę, wtedy wiemy, jakie jest pH. Wtedy stosujemy wapno. Też ważne zauważyć, jakie wapno zakupić, bo na gleby lekkie nie stosujemy wapna tlenkowego, tylko węglanowe. Na gleby cięższe możemy stosować wapno i tlenkowe, i węglanowe. Tylko to teraz w zależności, ile tego wapna, żeby też, no, że tak powiem, nie przesadzić z nawożeniem, bo też za dużo wapna nie jest wskazane. Rolnicy nadal mogą skorzystać z ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. To wsparcie finansowe, którego celem jest regeneracja gleb zakwaszonych w wyniku działania czynników antropogenicznych. Otrzymane dofinansowanie do wapnowania gleb rolnicy mogą przeznaczyć na zakup wapna nawozowego lub środków wapnujących. Obsługą programu zajmują się okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, które przyjmują wnioski od rolników. Tak, w pierwszej kolejności oczywiście wykonać badania. Po uzyskaniu zalecanej dawki wapna zakupujemy wapno w takiej ilości, jaką najlepiej, jaką zaleca stacja. W dalszej kolejności pobieramy wszystkie dokumenty ze strony Krajowej Stacji w Warszawie. Oczywiście każda stacja przekieruje nas na odpowiedni fundusz, tam są do pobrania wtedy wniosek, formularze, załączniki. Wypełniając wniosek, musimy dołączyć zalecaną dawkę, tą, którą otrzymaliśmy z poszczególnych stacji, fakturkę opłaconą wcześniej, ewentualnie z potwierdzeniem przelewu i załączniki, które są do pobrania poniżej wniosku również. Obecnie ogólnopolskim programem regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie objęte są gospodarstwa o powierzchni do 75 hektarów. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją wprowadzenia programu wapnowania gleb bez limitu. Z informacji przekazanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych wynika, że modyfikacja programu obejmie możliwość uczestnictwa posiadaczy użytków rolnych o powierzchni powyżej 75 hektarów. To oznacza, że rolnicy prowadzący gospodarstwo o powierzchni większej niż 75 hektarów będą mogli otrzymać dofinansowanie do wapnowania gleb. O prawidłowym wapnowaniu rozmawialiśmy z Dariuszem Krzywińskim z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Na pełną rozmowę zapraszamy zaraz po raporcie cenowym. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że została ogłoszona nowa wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w czwartym kwartale tego roku. Za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika będzie ona wynosiła 60 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, to jest 20 zł miesięcznie. Jednocześnie kasa informuje, że we wrześniu bieżącego roku wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł. W związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w czwartym kwartale tego roku wynosi 108 zł. Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie 12, 24, 36 lub 48% emerytury podstawowej, czyli od 130 do 521 zł i uzależniona jest od wielkości gospodarstw rolnych. Najniższa dla użytków rolnych do 100 hektarów przeliczeniowych, zaś najwyższa dla gospodarstw posiadających powyżej 300 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.
Główny lekarz weterynarii informuje o wyznaczeniu kolejnego w tym roku ogniska ASF u świń w Polsce. 14. ognisko choroby zostało wyznaczone na podstawie wyników laboratoryjnych uzyskanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Potwierdzono je w gospodarstwie, w którym utrzymywano 15 świń, położonym w miejscowości Surminy w gminie Banie Mazurskie, powiat Gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie. W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, inspekcja weterynaryjna wdrożyła wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczenie i dezynfekcję, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego. Rozpoczyna się tegoroczny zbiór jabłek. Sadownicy mają jednak nie lada problem z pozyskaniem ludzi do zbioru owoców. Pracowników jest wyjątkowo mało, a ci, którzy mogliby podjąć pracę, nie zawsze są nią zainteresowani. Wymagania dotyczące wynagrodzenia oraz warunków zakwaterowania są duże. Niestety nie zawsze przekłada się to na jakość pracy. Polacy nie są zainteresowani podjęciem pracy sezonowej przy zbiorze owoców i warzyw. Także Ukraińcy szukający schronienia przed wojną nie szukają tego rodzaju zatrudnienia. Dodatkowo przemysł przechwytuje pracowników lepszymi stawkami, których sadownictwo nie jest w stanie osiągnąć. Niestety istnieje ryzyko, że część jabłek zostanie niezebrana lub będą zbierane bardzo długo. W wielu gospodarstwach widać duże braki rąk do pracy, a w wielu przypadkach nie ma w ogóle z kim rozpocząć zbiorów. Pewnym antidotum na tę trudną sytuację byłoby zatrudnienie pracowników ze Środkowej Azji. Z apelem w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpili ostatnio samorządowcy z Lubelszczyzny. Postulują oni ułatwienia zasad zatrudniania imigrantów z takich krajów jak Indie, Nepal czy Uzbekistan. Zmiany miałyby dotyczyć m.in. rezygnacji z tzw. testu pracy, co przyspieszyłoby zatrudnienie osób z innych krajów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż każdy producent wina, który zamierza wyrabiać wino lub moszcz winogronowy z winogron w danym roku winiarskim, zobowiązany jest złożyć do dyrektora generalnego KOWR informację o zamiarze wyrobu trunku na dany rok winiarski. Termin złożenia informacji o zamiarze wyrobu wina to nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do dnia 15 września danego roku winiarskiego. Ostateczny termin złożenia informacji dotyczącej wyrobu wina w roku winiarskim 2022-2023 upływa zatem już za 2 dni. Formularz informacyjny o zamiarze wyrobu wina może zostać złożony osobiście w kancelarii centrali KOWR lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-rolnik KOWR lub platformy usług administracji publicznej ePUAP lub wysłany poprzez publicznego operatora portowego na adres Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ulica Karolkowa 30, 01 207 Warszawa. Nowy taryfikator mandatowy obowiązuje od początku roku. W nowych przepisach dość znacznie wzrosły stawki mandatów za wykroczenie polegające na jeździe ciągnikiem lub przyczepą, które nie są zarejestrowane, a tym samym dopuszczone do ruchu. Jeżeli ciągnik nie posiada ważnego badania technicznego, to jego kierowcy grozi grzywna do wysokości 5000 zł. Dowód rejestracyjny takiego pojazdu jest zatrzymywany, a kierowca jest zobowiązany w ciągu 7 dni wykonać badanie kontrolne pojazdu. Jeżeli tego nie wykona, nie może się poruszać takim pojazdem, w tym przypadku ciągnikiem rolniczym. Bardzo ważne jest również posiadanie aktualnej polisy OC. Mandat za brak ważnej polisy to nawet 1000 zł. Tego typu kary finansowe to najmniejszy problem, ponieważ w razie ewentualnego wypadku, w którym udział będzie brał pojazd bez ważnej polisy OC, konsekwencje mogą być dużo większe. Każdorazowo, jeżeli pojazd uczestniczący w zdarzeniu nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia, policjant kieruje informacje do funduszu gwarancyjnego. Fundusz z kolei nakłada karę na takiego kierowcę w zależności od tego, jak długo nie posiadał tego ubezpieczenia, jaki to był pojazd i w jakich okolicznościach zaistniało zdarzenie. Kwestia odpowiedzialności karnej to jedno, natomiast kwestia roszczeń to druga sprawa. W takiej sytuacji poszkodowany zawsze może wystąpić do sprawcy na drodze cywilnej o pokrycie szkody wyrządzonej właśnie w wyniku takiego zdarzenia, o pokrycie tych kosztów i zazwyczaj nie są to niskie kwoty, stąd też przestrzegamy przed tym, żeby czy rolnicy, czy w ogóle operatorzy maszyn rolniczych pamiętali o obowiązkowym ubezpieczeniu, także o przeglądzie technicznym, bo za brak przeglądu technicznego również grożą konsekwencje.
nagana, mandat, a nawet więzienie. Takie kary grożą za jazdę bez odpowiednich uprawnień. Wszystko zależy od tego, czy prawo jazdy zostało kierowcy odebrane, czy w ogóle nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Obecnie kierowcy pojazdu mechanicznego, również ciągnika rolniczego, który nie posiada stosownych uprawnień, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności bądź też grzywny w wysokości co najmniej 1500 zł, ale nawet do 30 tysięcy. W takiej sytuacji sąd obligatoryjnie orzeka również zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Jeżeli chodzi o osoby nieletnie, sytuacja wygląda identycznie, z tym, że sprawa kierowana jest do sądu rodzinnego i nieletnich, który również orzeka zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Może się tak zdarzyć, że ciągnikiem rolniczym kieruje osoba tuż przed ukończeniem 18 roku życia, nawet w trakcie kursu na prawo jazdy, i okaże się, że niestety nie będzie mogła dokończyć tego kursu, zdać egzaminu, dopóki nie upłynie jej ten termin zakazu. Warto więc mieć powyższe uwagi na względzie, gdyż do momentu, kiedy nie będziemy brali udziału w żadnym zdarzeniu drogowym, wszystko będzie w porządku. Ale już w przypadku wypadku konsekwencje mogą mocno zaboleć. W ostatnim tygodniu w skupach zbóż bardzo stabilnie. Wszystkie średnie krajowe zmieniały się w obie strony w przedziale kilku złotych. Wyraźniejszą stratę drugi tydzień z rzędu zaliczył rzepak. W drugą stronę ceny żywca wieprzowego zyskały także średnie krajowe żywca wołowego i brojlerów kurzych. Tylko w kilku województwach zmieniały się widełki cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej. W dwóch nawet zapisaliśmy zwyżki cen, ale więcej było spadków. Spadły m.in. skrajne ceny dla Polski, maksymalna o 10, a minimalna o 30 zł. Średnia krajowa jest mniejsza od tej sprzed tygodnia o symboliczną złotówkę. Więcej zmian na mapie pszenicy paszowej. Tu notowaliśmy przewagę wzrostu widełek cenowych. Nie były one wielkie i nie pociągnęły za sobą zmian skrajnych cen dla Polski, takich samych jak tydzień temu. Ale pozytywne zmiany wpłynęły na nieznaczną poprawę średniej krajowej. Zyskała ona 4 zł. Dokładnie taki sam zysk zapisaliśmy w ostatnim tygodniu przy średniej krajowej za tonę pszenżyta. Na mapie zmian niewiele, ale z kilku tylko jedna na minus, a reszta na niewielki plus. Zmiany te nie objęły skrajnych cen dla Polski, pszenżyto utrzymuje dodatni trend miesięczny. Od połowy sierpnia zyskało 20 zł. Na bardzo niewielkim minusie znajduje się cały czas trend miesięczny średniej krajowej za tonę żyta konsumpcyjnego. W ciągu miesiąca zboże to potaniało o 14 zł, ale w ostatnim tygodniu średnia zyskała 2 zł. W poszczególnych województwach zmian niewiele, widełki i rosły i spadały, ale skrajne ceny dla Polski nie zmieniły swojej wartości. Zmieniła się w ostatnim tygodniu maksymalna cena dla Polski za tonę jęczmienia. Notowana w wielkopolskim Śremie spadła o 20 zł. To jedna z nielicznych zmian widełek cenowych w ostatnich 7 dniach. Zmianie nie uległa m.in. minimalna cena dla Polski. Z kolei średnia krajowa straciła minimalną wartość, czyli 1 złotówkę. Taka sama zmiana średniej krajowej kukurydzy suchej w ostatnim tygodniu. Ceny ziarna są bardzo stabilne, co widać po trendzie miesięcznym. Średnia jest identyczna jak w połowie sierpnia. W ostatnich 7 dniach zmiany widełek cenowych w obie strony, minimalna dla Polski na tym samym poziomie, a maksymalna jest o 10 zł niższa. Drugi tydzień z rzędu spadają ceny za rzepak. Na palcach jednej ręki można policzyć województwa, gdzie cena nie uległa w ciągu tygodnia zmianie. W pozostałych miejscach korekty w dół. Po 20 zł solidarnie potraciły skrajne ceny dla Polski. Średnia krajowa obniżyła się natomiast o 38 zł, pogłębiając ujemny trend miesięczny. Wciąż powody do radości mogą mieć hodowcy trzody chlewnej. Ceny w skupach rosną. W ostatnim tygodniu minimalna dla Polski powiększyła się o 20 groszy do poziomu 7 zł. Maksymalna bez zmian, ale notowana jest w 5 województwach. Widełki cenowe rosły w przedziale od 5 do 30 groszy, co wpłynęło na zwyżkę średniej krajowej o 14 groszy. O 3 grosze mniej, ale jednak na plus, zmieniła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa żywca wołowego. To zmiana na tyle istotna, że odwróciła spadkowy ostatnio trend miesięczny. Ale pozytywnych zmian nie widać w poszczególnych województwach. Widełki cenowe zmieniały się tylko w 2 z nich, nie korygując w żaden sposób skrajnych cen dla Polski. Zmieniły się natomiast najwyższa i najniższa cena oferowana w ostatnim tygodniu za kilogram brojlerów kurzych. Obie na plus. Maksymalna zyskała 15, a minimalna dla Polski 10 groszy. W ostatnich dniach sporo korekt widełek cenowych w górę. Takie zmiany spowodowały, że średnia krajowa zyskała 21 groszy, a trend miesięczny zmienił kolor na zielony. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o wapnowaniu. Jest to temat, który niejednokrotnie już poruszaliśmy na naszym kanale. Jednak
pytania dotyczące wapnowania wracają co roku, dlatego po raz kolejny dzisiaj będziemy gościli pracownika stacji, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dzisiaj będę rozmawiał z panem Dariuszem, witam serdecznie, ze stacji w Lublinie. Kłania się. Panie Darku, proszę mi powiedzieć, jakie są ogólne zasady wapnowania? Tak od podstaw, gdyby przypomnieć, co jest najważniejsze, jak należy przeprowadzić prawidłowo wapnowanie pola? Witam państwa serdecznie. Na początku zacznijmy od analizy, żeby sprawdzić, jakie jest pH gleby, żeby nie wapnować na tak zwane oko, tylko zrobić analizę, wtedy wiemy, jakie jest pH. Wtedy stosujemy wapno. Też ważne zauważyć, jakie wapno zakupić, bo na gleby lekkie nie stosujemy wapna tlenkowego, tylko węglanowe. Na gleby cięższe możemy stosować wapno i tlenkowe, i węglanowe. Tylko to teraz w zależności, ile tego wapna, żeby też, no, że tak powiem, nie przesadzić z nawożeniem, bo też za dużo wapna nie jest wskazane. Co to znaczy za dużo? No bo załóżmy, że zrobiłem analizę, wyszło mi pH 3,8. Zdarzają się takie wyniki. Bardzo niskie pH, kwaśna gleba. No i chciałbym podnieść najszybciej, jak to możliwe, ile tego wapna i jakiego mogę zastosować na glebę. Oczywiście jest tak sytuacja, jest możliwość taka do kupienia u nas zalecanej dawki wapna, która kosztuje 2,13 zł. I wtedy koleżanka, która przelicza, ile tego wapna na daną kategorię gleby trzeba zastosować. Przykładowo przy glebach lekkich, no to stosujemy mniej tego wapna niż przy glebach cięższych. Więc czasami jest tak, że jest 4 tony wapna w czystym składniku na hektar, ale też musimy się zastanowić, czy to wapno zastosować, musimy zastosować w dwóch dawkach. Mhm. Nie w jednym, bo wtedy tona czystego składnika to jest przykładowo 2 tony wapna. Mhm. Więc jak mamy 4 tony czystego składnika, to jest 8 ton wapna, więc w tym momencie nie powinniśmy stosować jednorazowo tego wapna tak jakby na raz. Co znaczy niejednorazowo? Mogę to wykonać na przykład na ściernisko, wykonać uprawkę i drugą dawkę dać od razu, czy to powinien być odstęp czasu? Odstęp czasu. Powinny zachować jakiś odstęp czasu. Przykładowo w jednym roku stosujemy pół dawki i w następnym roku możemy zastosować następne pół dawki tego wapna, żeby po prostu dać glebie, żeby to wapno też się rozłożyło, żeby roślina była w stanie też troszeczkę tego wapna z gleby pociągnąć. Co się stanie, jeżeli zastosuję wapna za dużo? No powiedzmy, jestem nadgorliwy, chciałbym od razu dojść do tego pH w okolicach 6 i sypnę 10 ton naraz. Wtedy będzie podobny skutek jak przy niskim pH, czyli będą zblokowane te składniki pokarmowe, gdzie roślina nie będzie mogła tego pobrać, bo tego wapna będzie za duże stężenie po prostu w glebie. A kiedy jest najlepszy okres na wykonanie wapnowania? Bo ja już wspomniałem, że na resztki pożniwne, czyli tu tak jakby zasugerowałem, że ten okres pożniwny jest najlepszy. Czy to prawda i jak to wykonać, żeby było dobrze? Tak, no to najlepiej właśnie po żniwach zastosować wapno. Można zastosować to wapno po uprawce, czyli przykładowo czy agregatem ścierniskowym zrobimy, czy talerzówką. Wtedy zastosować to wapno i wymieszać wtedy z glebą, żeby troszeczkę przemieściło się w glebie, żeby to nie leżało po prostu na wierzchniej warstwie gleby. Co to znaczy wymieszać z glebą? To znaczy, że mogę wtedy wykonać od razu już tą orkę zimową, jeden zabieg, czy lepiej to zrobić powiedzmy dwuetapowo? Lepiej dwuetapowo zrobić. Zrobić przykładowo jakąś uprawkę, żeby troszeczkę to ta ziemia, po prostu to wapno w glebie było i po prostu później dopiero to wyorać na uprawy, przykładowo, nie wiem, tam jesienne. Dlaczego tak dopytuję? No bo zdrożały bardzo środki do produkcji rolnej. Od nawozów, po środki chemiczne, ale również paliwo. Więc rozumiem, że wielu rolników będzie szukało oszczędności również w liczbie przejazdów. Czyli tutaj nie warto tego jakby zaniedbywać i robić na raz, z tego względu, że to wtedy przyniesie skutki ujemne. Jakie? Dlaczego? Dlaczego to wapno nie zadziała w ten sam sposób, jak wymieszane dwukrotnie czy kilkukrotnie? Wtedy, jeśli jest wymieszane przykładowo już dwukrotnie, to wapno jest przemieszczone na całej tej warstwie orny. A jeśli zrobimy to na raz, ono jest po prostu, skiba przykryje to ziemię i to wapno znajduje się w dolnych warstwach.
czyli ta siewka, która będziemy, roślina następna, która będzie siana, ta siewka nie złapie tej gleby jakby odkwaszonej, tylko dalej będzie miała odczyn kwaśny, bo wapno będzie nisko. O tak, to chodzi, tak? Tak, rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jak stosować wapno w połączeniu z innymi nawozami? No bo okres pożniwny to jest moment, kiedy wywozimy nawozy organiczne, jeśli są takie w gospodarstwie na pola. To jest też okres, kiedy przygotowujemy właśnie pola pod uprawy następne, czyli stosujemy chociażby nawozy wieloskładnikowe. Czy tutaj to wapnowanie można wykonać w połączeniu z nawożeniem organicznym czy z nawożeniem NPK? Właśnie nie. Powinniśmy zachować jakiś okres, odstęp pomiędzy zastosowaniem nawozu organicznego a zastosowaniem środków wapnujących. Czyli w tym momencie jakieś 2-3 tygodnie pomiędzy jednym a drugim zabiegiem. Czyli wywozimy przykładowo obornik. Oczywiście, no wiadomo, ten obornik musi być jakoś przerobiony, żeby nie leżał na ściernisku, bo wtedy duże straty azotu są. I po 2-3 tygodniach możemy zastosować wtedy wapnowanie. Tak samo tyczy się nawozów mineralnych. Też musi być zachowany jakiś okres pomiędzy zastosowaniem nawozów mineralnych a wapnowaniem. Czyli na początku możemy wapnujemy, później stosujemy nawozy mineralne. Czy kolejność ma znaczenie? No bo czy ma znaczenie, czy damy najpierw obornik, a później wapno, czy odwrotnie, najpierw wapno, a za 3 tygodnie obornik? Nie. Takiej wielkiej różnicy nie ma, no, ale musi być zachowany właśnie ten odstęp czasu, żeby pomiędzy i wapnowaniem, i pomiędzy nawożeniem organicznym. Panie Dariuszu, proszę powiedzieć, jakie najczęściej w swojej pracy spotyka Pan błędy związane z wapnowaniem? No właśnie, różne pytania mi rolnicy zadają. Ostatnio miałem takie pytanie, czy wapno budowlane też można zastosować. No bo jemu kiedyś powiedział jakiś kolega, który tam stosował to wapno, że jest bardzo dobre. Moim zdaniem no, są środki, które są dopuszczone oczywiście do stosowania w rolnictwie. No, wapno budowlane, no, ja bym no, nie stosował tego wapna, ponieważ no, mogą być skutki całkowicie odwrotne niż ktoś zakłada. No i tak samo z wapnowaniem, jeśli chodzi właśnie o zachowanie tego terminu, że wcale nie przeszkadza stosowanie nawozów organicznych i wapnowania, ponieważ ziemię się zmiesza i to wapno jest przemieszane z obornikiem, więc nic się wielkiego nie stanie. No i to jest właśnie błąd, kiedy rolnicy właśnie w wielu przypadkach stosują zaraz obornik i po kilku dniach jedzie niby, że przerobił tą ziemię, ale wapno zastosuje. No i z tego co wiadomo, no nie powinno się tego robić. No i ostatnie pytanie na sam koniec. Jakie wapno zastosować? No bo już wspominał Pan sam w rozmowie o wapnie tlenkowym, wapnie węglanowym, ale na rynku są również wapna chociażby granulowane, jest sprzedawana kreda, jest dolomit, wapno posypowe, magnezowe, bez zawartości magnezu. Na które wapno rolnik powinien się zdecydować? Czy jest jakieś takie jedno, które jest zdecydowanie najlepsze? Czy to zależy od sytuacji, od miejsca, od pola? Znaczy wszystkie wapna są dobre, jak najbardziej, do zastosowania w rolnictwie. Tylko w wapna granulowane, one działają doraźnie w danym momencie. Czyli coś się dzieje, widzimy na polu, bo możemy to nawet dawać pogłównie. Mhm. Czyli widzimy, że coś się dzieje z pszenicą, że żółknie, jakieś place powstają, to możemy zastosować to wapno. Tylko że to wapno, żeby podniosło nam pH, musimy co roku stosować. I to w dawkach, bo tam jest zastosowanie przykładowo jakiegoś tam wapna od 300 do 800 kilo. No, ale nie mówię, że najlepszym wapnem, ale dobre wapna to są wapna węglanowe. One długo się rozkładają, ale działają właśnie w ten sposób, że one podnoszą to pH. No i to wapno, tylko że problem jest z wapnem w tym węglanowym, sypkim, z rozrzuceniem tego, bo nie każdy rolnik posiada rozsiewacz do wapniarkę tak zwaną, żeby to wapno po prostu no, rozsiać po polu, więc stosują różne inne rzeczy, rozrzutnikiem, jeżdżą po prostu ślad przy śladzie, no to jest wiadomo, to jest raz, że to dłużej się schodzi, czasowe to jest. I no, jednak wapno granulowane no, jest tak, że rozsiewamy w rozsiewaczu. To jest kilka przyjazdów i mamy przykładowo jest hektar. Wygodniejsze w zastosowaniu. Tylko, że no, tak jak powiedziałem, no, to
jednak wapna sypkie dłużej działają, ale efekty są lepsze. Tylko że no wiadomo, na efekty to też nie ma tak, że 3-4 miesiące, rok, no wapno węglanowe no nawet do 2 lat się rozkłada. Czyli tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość, a najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, żeby to pH schodziło do bardzo niskich tak, poziomów. Tak, no właśnie wtedy no badać tą glebę i patrzeć, znaczy badać i, no i zobaczyć jak to pH ma się w glebie, no bo później rolnicy dzwonią, że sytuacja jest taka, że coś się dzieje na polu. Pszenica z jesieni była ładna, zeszła, wszystko jest fajnie, a wiosną zaczyna żółknąć, powstają place i coś się dzieje, no i wtedy okazuje się, że pH jest bardzo niskie. Proszę jeszcze na koniec przypomnieć naszym widzom, ile kosztuje wykonanie analizy gleby takiej podstawowej, bo często spotykam się ja w swojej pracy ze stwierdzeniem, że nie robię analiz, bo to się nie opłaca. Czy to się naprawdę nie opłaca i ile to kosztuje? Podstawowa analiza gleby kosztuje 13 zł 12 groszy, gdzie tak naprawdę jest pH, fosfor, potas i magnez. Jeśli zrobimy samo pH do programu, teraz to jest program wapnowania, to samo pH kosztuje 8,01. Plus dodatkowa ta zalecana dawka wapna, żeby zobaczyć, ile tego wapna potrzebujemy, to jest 2,13. No to są naprawdę nieduże koszty w porównaniu do cen nawet wapna tego. No to myślę, że warto to robić i robimy analizę do 4 hektarów. No to, czyli jedna działka, nie większa niż 4 hektary. Jedna działka niż 4 hektary. Pobieramy z kilkunastu miejsc, no my pobieramy to laską Egnera, no to chodzimy czy zygzakiem, czy po X-ie, po polu, pobieramy z 20 miejsc. W jeden przykładowo pojemnik. Później jak kończymy tą działkę, mieszamy tą ziemię, odsypujemy do pudełka tyle, ile tam nam potrzebujemy tej ziemi, czyli tam około 250 gram i jest tak naprawdę 15 minut i mamy próbę pobraną. I wtedy każdy rolnik może do nas przedzwonić, bo jest nas 7 w terenie, może przedzwonić do z danego rejonu pracownika, który obsługuje ten rejon i my to próbę odbierzemy i dostarczymy tutaj do stacji. Za 13 zł mówię podstawowo tą analizę, czyli pH, fosfor, potas i magnez. Tak więc naprawdę rolnik nawet nie musi przyjeżdżać do stacji chemicznej. Pobierze próbę, telefonuje do Państwa i Państwo w tej opłacie 13 z groszami odbieracie próbę i wykonujecie analizę, tak? Tak, tak. Przyjeżdżamy na miejsce do rolnika, podskazany adres, odbieramy tą próbę, wystawiamy zlecenie i przewozimy tą próbę do stacji. Jest to bardzo dobra wiadomość. Myślę, że wielu rolników teraz skorzysta z badania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dla Was na zakończenie mam pytanie konkursowe. Do rozdania będzie 5 leksykonów nawożenia. Dla pierwszych 5 osób, które w komentarzu pod wiadomościami odpowiedzą na pytanie, będzie leksykon. Pytanie brzmi, jaki jest optymalny okres, jaki należy zachować pomiędzy wapnowaniem a zastosowaniem nawozów mineralnych czy nawozów NPK? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.